Cześć, z tej strony Dawid Teremiazda. Ze mną jest Marcin, razem z jego odlem Monterey. Witamy w kolejnym odcinku 2 minuty z terenówką. Upominki dla uczestników naszych odcinków sponsoruje firma Presco. Przypominam o super rabacie na wyciągarki Presco i Ranva, ale przejdźmy do najważniejszego. Powiedz nam, Marcinie, co to dokładnie jest za samochód? No widzisz, znaczku, mamy tu ciekawostkę. Znaczku z przodu nie ma, z tyłu je znajdziesz, ale to jest Monterey z 92 roku, natomiast z dołu jest Patrolem. Dlaczego właśnie jest taki duży? No bo został posadzony na ramię z Patrola, więc żeby zmieścić to koło i zrealizować cały wykrzyż, no to musi być na podniesiony, żeby koło się zmieściło na polu. Dodatkowo są podcięte na pola z przodu i z tyłu, są zrobione poszerzenia. Ja ten samochód kupiłem, można powiedzieć, już na gotowo. Ale to jest samochód kupiony ze względu na gotowo, ze względu na to, że dokładnie takiego samochodu szukamy. Gdybym na dzisiaj miał policzyć koszt budowy, koszt części, znalezienia, to lepiej było kupić bazę gotową, niż i potem ewentualnie ją dopieszczać, niż bawić się gdzieś w przeróbki, gdzie czas pracy mechanika jest dużo wyższy niż 10 lat temu, bo wtedy jak ten samochód był budowany przez poprzedniego właściciela. Nie jest kupiony na pewno do codziennej jazdy. Przyjazd. Codziennie, że w codziennie. To jest powiedz tutaj. Powiedz widzą, jak ze spalaniem tego dzika. Nie wiem. To prawda. Spalił tyle, ile wyjesz. No nie, no wiesz, no to jest prosta konstrukcja diesel 3.1, bo warto też dodać, że z dół jest tylko Patrolem. Skrzynia, silnik, reduktor to jest Opel Monterey 3.1 w podstawowej wersji. No i w związku z tym, że Monterey ma przełożenia 4,5, Patrol akurat w tych mostach ma 4,6 tam z drobnym hakiem, pozwala to przy tych kołach zachować do, powiedzmy 150 na godzinę bardzo dobre osiągi, auto się bardzo fajnie zbiera, no na reduktorze jest to spotęgowane niższym przełożeniem i pozwala na bezproblemową jazdę na takich dużych oponach, bez utraty mocy, co było widać. Jeżeli chodzi o spalanie... Silnik 3.1, a ile koni to jest? Fabrycznie 114, wiesz, no, jest pompa lekko podkręcona, nie będę gdzieś tam strzelać, bo to nie ma sensu. No jest troszkę więcej niż fabryka, w tej zupełności wystarcza, bo to jest samochód, wiesz, do spokojnej przeprawy, do spokojnej jazdy. Jeszcze nie jest pompa, bo to może sobie stawić ciągarkę. Koła 35 cali, tak? Tak. To jest koniec projektu, czy coś jeszcze będzie dumane? Nie, wiesz, to jest to, co już powiedziałem na początku. Samochód jest kupiony od właściciela na gotowo. Spełnia 100% moje potrzeby. Jedyne co, no to troszkę zmiana wyrzuta, czyli zmiana opon. Tam wydaje mi się zbyt mało agresywny. Wyciągarka, na która jest miejsce przygotowana, muszę naprawić samochód, który popsułem na innym rajdzie. Jakieś uzupełnić ewentualnie oświetlenie o boczne LEDy. Przód jest też do wymiany, bo nie wszystkie świecą. No tak to uważam, że projekt jest kompletny. Wszystko to, co jest potrzebne do terenu, to ma. Bez klimatyzacji, z korbotronikiem, nie ma tu żadnych udogodnień. Jedyne co to jest ABS, który jest zaklimowany. Czyli wersja taka najprostsza, której nie ma się. To jest samochód w teren, samochód do zabawy. Ja nie oczekuję, że to będzie chociaż nie jest to silnikiem do zabawy bez problemu. W każdym odcinku pokazujemy bagażnik, także przejdźmy jeszcze do bagażnika. No, aktualnie tutaj nie ma żadnych, powiedzmy, terenowych przydasiek. W przyszłości ma być jakaś skrzynka z narzędziami zabudowana takimi też najprostszymi, najbardziej przydatnymi. Mam highlifta, który trafi prawdopodobnie na bagażnik do góry. Tu jest takie udogodnienie, to też zrobił poprzedni właściciel. Ze względu na to, że jest bardzo, ciężkie koło, no tu ma taką stopkę. I to koło w całości tym ciężarem spoczywa na tej stopce i nie obciąża tych drzwi, nie? Właśnie miałem pytać, jak wytrzymuje tutaj... No, a koło też nie jest dane do góry ze względu na to, że znacznie by się podniósł szereg ciężkości i trawersy mogą stać się dość znacznym utrudnieniem. No do demontażu też jeszcze pójdzie ten hak, bo to, wiesz, zbiera dużo rzeczy, pogarsza kąt tutaj z tyłu rampowy. A tak, to jest myślę to co chcę jeszcze tutaj, jeżeli jesteśmy przy tyle, to prawdopodobnie pójdzie wystalowa belka, światła ogólnie pójdą w słupki do góry. To było tak tutaj, czy to jest wzmocnienie? No to jest Patrol, nie?
Tomasz, tak to wygląda w patrolu i tak to tutaj jest. No akurat tak się podziało, że w sumie Monterey ma bardzo zbliżony rozstaw do tego. Tutaj są nawet nieprzestawiane mocowania budy do ramy, nie? I jeszcze jedno, na 5 osób wygodne auto? Zarejestrowane na 4, więc na 5 nie wiem. 4 na 4 to musi być na 4 osoby. I takie podsumowujące pytanie, kupiłbyś je drugi raz? Wiesz co, ja tych samochodów mam w tej chwili parę. Na co dzień jeżdżę akurat Trooperem z silnikiem benzynowym i ten samochód starcza, oferuje wszystko to, co jest mi potrzebne. Jest wygodny, ten oczywiście jest do innych zastosowań, jest na swój sposób wygodny, jeżeli mówimy o takiej przeróbce. Natomiast ja ogólnie darzę dużą sympatią te samochody od dłuższego czasu. To jest jakiś patent? Tak. Na niegrzecznych kierowców. Jak długo korzystasz? Wiesz co, no mam zakupowa była bardzo szybka, ponieważ auto się pojawiło tam powiedzmy na początku października, już tydzień potem w pociągu pojawiło. To jest akurat mówię, to co szukałem. Czyli przeżycia już jakieś związane z nim są. Dwa rajdy, jakieś tam trzy takie pojeżdżawki można powiedzieć. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakup, no to człowiek miał wszystko pospisywane na kartce, co jak inwestował. Więc samochód był garażowany, to chociaż to śmiesznie brzmi w takim wypadku, to pomimo tego, że to jest już 30-latek, bo 92 rok, to praktycznie nie ma rdzy gdzieś tam w takich newralgicznych punktach, albo jest ona usunięta. No, na przykład tu możesz pokazać stałe miejsce dla samochodu tego typu. Ktoś to tutaj już polepił. Problemu z ramą nie ma i został też wyeliminowany największy problem Monterey'a, no, czyli przednie zawieszenie, które przy większych kołach i przy dość ostrej geometrii są problemy z gumami na przegubach. No tutaj można o tym zapomnieć, można założyć duże koło i możesz bez problemu sobie jechać w teren i wiesz, że raczej z niego wrócisz z podwoziem. Dobrze, dzięki wielkie. Dzięki. Za poświęcony czas. Zapraszamy was wszystkich na kolejne odcinki. Jak macie ciekawe autko do pokazania, zapraszamy do kontaktu przez fanpage'a, przez wiadomość prywatną lub przez formularz na stronie terenjazda.pl. Pozdrawiamy. Hej. Dobra, stawiaj to, bo jestem za niski. No. Mam trzymać? No nie, albo podstawić, wiesz, bo jestem za niski. Bo to jest zgłębienie i cienko. Ale silnik to jest oryginał. Tak, no. 3 sekundy. A, nie, mówisz jak kręcisz.